Witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku z serii Zagrajmy w Doom Eternal. Nadal odgrywamy dodatek i będzie on odgrywany do końca. Jest to cała seria poświęcona dodatkowi Ancient Gods. Mam nadzieję, że bawicie się równie dobrze co ja i zachęcam was do oglądania. W poprzednim odcinku skończyliśmy w tym miejscu i mam nadzieję, że nie jest to po prostu końcówka mapy. A jeśli tak, po prostu zmontuję to, nagram i będzie w całości z odcinkiem drugim. Dobra, bez zbędnego odbijania zaczynamy. Dobra, udało nam się zrobić tych amunicji. Lecimy dalej. Thank you.
drugiej walce udało mi się wyczyścić te pomieszczenia. Także lecimy dalej. Są mi owe macki, nienawidzę ich. Brama Slayera. Potrzebujemy klucza Slayera. Zaraz sprawdzimy, gdzie się znajduje na mapie. Jest to jakaś znajdźka i bodajże rozszerzenie mapy, także musimy sprawdzić, co jest za tymi drzwiami. Gdzie się kryje? Jak widać, w tym pomieszczeniu nie ma nic, ale jest tu klucz Slayera i tu trzeba się dostać. Tylko klucz do bramy Slayera, tylko nie wiem, jak można tam wejść. Widzę też punkty tutaj zaczepienia. I gdzie?
skończone, zgaduję. Albo i nie. Teraz się udało czyścić tą bramę. Zbieramy się trochę animacji. Dobra. Idziemy dalej z fabułką. O, runy wsparcia. Runy wsparcia to specjalny wariant z unikalnym gniazdem. Istnieją trzy runy wsparcia. Wybierz tę, która pasuje do twojego stylu gry. Runy wsparcia może znaleźć ukryte w świecie gry lub zdobyć je jako nagrodę za pokonanie wyzwań Bram Slayera. O, runy wsparcia. Pierwszy raz takie coś wprowadzone. W podstawce tego nie było. Także zobaczymy, co to daje. Krwawić os zadaje podwójne obrażenia, gdy masz nie więcej niż 75 punktów zdrowia. Temu spowoduje aktywację dodatkowego życia, można go wkrótce potem zabić, aby je odzyskać. O, to jest dobre. Zniszczenie słabego punktu generuje falę wstrząsową. O, to będzie spoko. Wybiorę to. Dobra, mamy jedyne wsparcie. Często akurat niszczę punkty słabe, także przyda się.
przejść tutaj, chyba da się. Mamy tu coś ciekawego, bym powiedział. Aha, skafander nurka. Dobra, dobra, powiesz się powolą. Idziemy tutaj, bo chyba coś pominęliśmy, ale nie jestem pewien. O nie, to jest po drugiej stronie. To jest dość nisko, bym powiedział. Dobra, to jednak nie trzeba się cofać. A, można zamurkować. Teraz jestem skafandrem. Z tego co widzę, pod wodą nie możemy uderzać z pięści, więc tam nie wiem jak zniszczyć ten zapis. Na przykład płyniemy tu. A, po prostu w tym. Dobra, musimy się cofnąć. Tak, i to była oto ta znajdźka. Dobra, ciśniemy dalej. Mam się przejść. Dobra, jesteśmy na miejscu. O, wyzwanie juchy. O, ciekawe. Szpiegostwo przemysłowe. Chyba skin do Doom Slayera, więc opłaca się robić teraz, widzę, sekretny starcia. Jak widać, udało nam się zakończyć, także jest dobrze. Myślałem, że to jest droga główna, ale na to wychodzi, że nie. Musimy dostać się po prostu tutaj, schodami. Albo i nie. Fajne, tak. Dobra, musimy iść na górę. Tak wskazuje kompas, także poruszamy się w tym kierunku. Po prawej jednak według map. Nie, jest tam życie, ale myślę, że będziemy mogli dostać poprzez scener, zobaczymy. Uda nam się zobaczyć tam. Tam jest jedno życie. I z tego co widzę, będzie dało się tam skoczyć także. Uważam, że dobrać po kurs. Darmo.
Pole, więc jest walka. Dobra, zaplanowana. Jestem zadowolony, ponieważ nie pominęliśmy żadnej ciekawostki po drodze, także jest git. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć wszystko. A, widzę, że tu też możemy zamykować, tak więc spróbuję i zobaczę, co to jest. Tak,
tak nic nie robię. Myślę, że na tym etapie zakończymy dzisiejszy odcinek. Zachęcam Was do oglądania tej serii, jak i przeżywania tego samego co ja, razem ze mną. Na samym końcu chciałem powiedzieć, że zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, komentarza i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej hej. Tonight we hunt.